Witam serdecznie, z tej strony Andrzej, Stefan, Quebec 9, Maria, Ewa, a w dzisiejszym odcinku ląduje u mnie na stole radiotelefon przenośny firmy Yesu, model FT5D. Nowy na kanale lub jeszcze tego nie robisz, zachęcam Cię do subskrypcji kanału oraz pozostawienia dzwoneczka, tak aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Zapraszam do oglądania. A więc jak widzicie, urządzenie Yesu model FT5D jest to urządzenie z wyższej półki, jeżeli chodzi o radiotelefony przenośne. Dość mocny zawodnik. W takim oto kartonie otrzymujemy to urządzenie. Urządzenie z takich cech, które warto wymienić, jest dwupasmowe, czyli pracuje w zakresie 144-146 oraz 430-440 MHz, czyli w paśmie 2 m oraz 70 cm. Posiada szeroki odbiornik. Odbiornik pracuje praktycznie do 1 GHz. Posiada również pasmo lotnicze oraz modulację AM. Standardowo oczywiście modulacja FM. Urządzenie jest również cyfrowe, analogowo cyfrowe, posiada emisję C4 FM. Z dodatkowych możliwości tego urządzenia, urządzenie posiada wbudowany moduł Bluetooth, posiada normę wodoszczelności IPX7, jak również funkcję APRS, czyli ma wbudowany modem TNC. I z dodatkowych jeszcze cech tego urządzenia, to urządzenie posiada dwa niezależne odbiorniki w czasie rzeczywistym. Możemy pracować na obu VEVO jednocześnie. Przykładowo na jednym VEVO możemy ustawić sobie APRS i na przykład APRS wysyła nam ramki do sieci APRS, na przykład na 144.800, a na drugim VEVO możemy sobie ustawić na przykład przemiennik z pasma 70 cm, ewentualnie przemiennik cyfrowy, także tak to mniej więcej wygląda. Z dodatkowych cech tego urządzenia, urządzenie posiada dotykowy ekran, dość duży, kolorowy, o dość dobrej rozdzielczości, także urządzenie jak najbardziej godne polecenia. A ja już otwieram opakowanie i przechodzę do unboxingu. Zaraz przyjrzymy się, co w zestawie otrzymujemy od producenta. Na dzień dobry pojawia nam się instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi jest, zaraz zobaczymy, ale chyba tylko w języku angielskim. Zaraz zobaczymy. Osobiście rzadko korzystam z instrukcji, albo wcale. Tak, instrukcja obsługi jest w języku angielskim, ale jest dość obszerna, z obrazkami, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu co do podejrzenia sobie poszczególnych funkcji w menu. Samo urządzenie. Za chwilę przyjrzymy mu się lepiej. W zestawie otrzymujemy standardowo akumulator. Akumulator jest to akumulator litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh, 16 Wh. Oznaczenie producenta to jest Stefan Bożena Roman 14 Ludwik Irena. Tak mniej więcej akumulator wygląda. 2200 mAh, myślę, że spokojnie na cały dzień pracy bez problemu nam tutaj starczy. Co w zestawie? W zestawie mamy taką kaburę, uchwyt na radiotelefon, mamy również klips do paska. Co jeszcze otrzymamy w zestawie? W zestawie antena około 17 cm. Mamy również kabel USB, on prawdopodobnie służy do programowania urządzenia, ale jeszcze tego nie sprawdzałem.
Mamy również w zestawie ładowarkę sieciową. Ładowarka sieciowa. Oznaczenie ładowarki to jest Stefan Adam Dorota 25. Prąd ładowania mamy 1 amper, 10,5 wata. Tak. To mniej więcej tak to wygląda. I co jeszcze mamy? Mamy tutaj przejściówkę angielską. Czyli standardowy zestaw. Nic tu oprócz tego kabla, który mamy do programowania, nic tu więcej producent nam nie daje, więc tak to mniej więcej wygląda. A samo urządzenie wygląda następująco. Za chwilę tu je uruchomię i zobaczymy, jak to się prezentuje. Wyświetlacz faktycznie duży w tym urządzeniu jest. Nie pamiętam dokładnie, jakie ma parametry, ale prawdopodobnie to będzie ekran około 2 cali, ewentualnie 2,4. To bym musiał zajrzeć do instrukcji, ale nie będę teraz tego robił. Urządzenie wygląda następująco. Bardzo fajne urządzenie, solidnie leży w dłoni. Tu ma takie gumowe na rogach zabezpieczenia, takie gumowe, tak żeby się chyba nie uszkodziło. Także ciekawie to wygląda. Solidne urządzenie, dobrze leży w dłoni. Ogólnie firma Yaesu już przyzwyczaiła nas do urządzeń solidnie wykonanych. Ja sobie tylko tutaj poprzyciszę FAEVO. O, i tak mniej więcej urządzenie prezentuje się po uruchomieniu. I tak na froncie mamy, jak widzicie, wyświetlacz duży, czytelny. Ciekawi mnie, jak się będzie zachowywał w ciągu dnia na zewnątrz. Jak to będzie czytelny ten wyświetlacz, ponieważ z reguły, z doświadczenia wiem, że urządzenia, które mają ekran dotykowy, te przenośne, to nie do końca mają tak czytelny wyświetlacz, jakby się chciało. Ale tak jak mówię, to jest jeszcze do sprawdzenia, ewentualnie nagram jakiś osobny materiał na temat tego urządzenia, jak ono się zachowuje. Ogólnie jak działa, no zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. I tak, na froncie mamy oczywiście wyświetlacz duży, czytelny, dotykowy, tak jak tutaj widzicie. Co jeszcze? Oczywiście mamy tutaj GPS, o którym nie wspomniałem. Generalnie wszystkie urządzenia aktualnie, które pojawiają się na rynku i są analogowo-cyfrowe, posiadają APRS, mają wbudowany GPS. GPS jest 66-kanałowy, więc bardzo szybko łapie zasięg i nawet powiem szczerze, że dwa stropy dzieli mnie tutaj, że tak powiem, na zewnątrz i jeszcze dodatkowo dach blaszany i urządzenie potrafi złapać tutaj zasięg satelitów, więc tym bardziej na plus. Poniżej wyświetlacza mamy klawiaturę. Klawiatura służy do obsługi urządzenia, do menu. Menu dość rozbudowane. Dużo ciekawych funkcji. Już pozwoliłem sobie przetestować funkcję Bluetooth. Bardzo fajnie działa. APRS również. W C4 FM też robiłem próby i też poprawnie działa to urządzenie. Modulacja również dobra. Korespondenci nie zgłaszali żadnych problemów. Urządzenie wstępnie sobie tam na kilka częstotliwości zaprogramowałem do testów. Także całkiem przyzwoite wrażenie
ono robi. Poniżej klawiatury mamy głośnik. Jak producent podaje, głośnik jest 1-watowy, więc głośno tutaj słychać i faktycznie tak jest w praktyce. Urządzenie jest głośne. Zarówno w C4 FM, jak również w FM-ie głośno słychać z tego urządzenia, także tutaj myślę, że nawet w jakimś hałasie, czy gdzieś powiedzmy na zewnątrz, jak jesteście, jakiś wiatr, nie wiatr, czy jakiś hugot samochodów, tutaj nie powinno być problemów ze słyszalnością. Oczywiście tutaj obok głośnika mamy wbudowany mikrofon. Powyżej wyświetlacza mamy tutaj diody, które nam sygnalizują odbieranie jednego VEV bądź drugiego i sygnalizuje również, na którym VEV w danym momencie mamy nadawanie. Z boku urządzenia standardowo przycisk PTT do nadawania. Mamy tutaj przycisk również monitor, który służy do odblokowania blokady szumów, jak również ten przycisk służy do wyzwolenia tonu 1750 Hz, jeżeli taki potrzebujemy do otwarcia przemiennika. Mamy przycisk squelch. W momencie uruchomienia tego przycisku tutaj na wyświetlaczu wyświetla się nam squelch i regulujemy sobie potencjometrem. I na samym dole mamy przycisk do włączenia, wyłączenia urządzenia, jak również blokady klawiatury. Z drugiej strony urządzenia mamy wejście na mikrofonogłośnik. Tak to mniej więcej wygląda. A w drugiej części mamy wyjście na podpięcie ładowarki. Mamy tutaj wejście na kartę microSD i na kabel do oprogramowania. Na plecach urządzenia standardowo akumulator. Akumulator posiada piny do ładowania i możemy zakupić ładowarkę biurkową do tego urządzenia i możemy ładować to urządzenie z tej ładowarki biurkowej, która jest dostępna opcjonalnie. Z góry urządzenia potencjometr podwójny. Ten mniejszy służy do poruszania się po VEV, po pamięciach, a ten mniejszy właśnie do regulacji głośności i poziomu squelch. Na środku mamy antenę GPS i tutaj mamy antenę, złącze antenowe jest SMAM. No, to tyle pokrótce. Myślę, że przybliżyłem Wam ten model, mniej więcej jak się prezentuje, jak wygląda. Postaram się coś nagrać jeszcze z pracy tego urządzenia. Być może coś na temat ustawień APRS-u, ewentualnie wpisywania częstotliwości i dodawanie nazw bezpośrednio z klawiatury do pamięci. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie tematem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę, bo to taki okres teraz. I do następnego zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.